Pora na wielkie starcie. Stary mistrz, ostatnio nieco pobijany i w kiepskiej dyspozycji, kontra pretendent z ogromnymi ambicjami, który do tej pory w najważniejszych momentach zawodził. Dzisiaj na kanapie rezerwowych zapowiedź, ciekawostki i przewidywania na temat hitowego spotkania tej fazy Ligi Mistrzów Real Madryt kontra PSG. Gospodarze rywalizowali w grupie H z Tottenhamem, Borussią Dortmund i Apoelem Nikozja. Królewscy zajęli ostatecznie drugie miejsce za Londyńczykami, dorobkiem 13 punktów i bilansem bramek 17-7. Straty punktów to kluczowe dla ostatecznego kształtu tabeli: wyjazdowa porażka 3-1 i remis u siebie 1-1 właśnie z Tottenhamem. Bezsprzecznie najlepszym strzelcem zespołu jest niezawodny w Lidze Mistrzów Ronaldo. Portugalczyk znajdował drogę do bramki rywali już 9-krotnie. Drugi w klasyfikacji Benzema ma na koncie 2 trafienia. PSG dzięki lepszemu bilansowi goli wygrało grupę B, wyprzedzając Bayern Monachium, Celtic Glasgow i Anderlecht Bruksela. Mistrz Francji zgromadził 15 punktów, przegrywając ostatnie spotkanie z Bayernem 3-1. Drużyna osiągnęła najlepszy bilans bramkowy w całym turnieju, aż 25 strzelonych goli i tylko 4 stracone. Duża zasługa w tym trio napastników, które ustrzeliło aż 16 z nich. Po 6 razy trafiali Neymar i Cavani, 4 razy strzelił dodatkowo Kylian Mbappé. Kiepska forma Realu w lidze spowodowała, że klub ma już na tym etapie sezonu jedynie matematyczne szanse na dogonienie Barcelony, która ma nad zespołem Zidana 17 punktów przewagi. Realistycznym celem dla zespołu z Madrytu jest na ten moment wyprzedzenie Walencji Villarreal i zabezpieczenie w ten sposób trzeciej pozycji. W dalszej perspektywie wyczekiwanie na ewentualne potknięcie Atletico, które ma nad Los Blancos 10 punktów przewagi i jeden mecz rozegrany więcej. Real seryjnie gubi punkty nawet na własnym boisku i z dużo niżej notowanymi rywalami. Na 22 spotkania wygrać udało się jedynie 12, 6 zremisować i aż 4 przegrać. Za każdym razem, gdy królewscy zdają się łapać wiatr w żagle i odnoszą przekonujące zwycięstwo, niedługo potem przychodzi mecz niezwykle słaby. Ostatnie 5 starć to 3 wygrane, w tym 7-1 na Deportivo, ale także porażka domowa z Villarreal i remis Levante. Promyczkiem nadziei dla fanów zespołu z Madrytu może być zwyżkująca forma Ronaldo, który po tragicznym początku sezonu ostatnio regularnie strzela i ma już na koncie 11 goli. Drugi w zestawieniu, niestety notorycznie niedysponowany Bale, zgromadził 6 trafień. Powodem do zmartwień, a także przyczyną ogromnego niezadowolenia i gwizdów jest natomiast dyspozycja Benzemy, który wciąż marnuje wyborne okazje. 3 tygodnie temu mówiłem na kanale o tym, że Francuz ma na koncie 2 bramki. Do dzisiaj nic się w tej kwestii nie zmieniło. Paris Saint-Germain pewnie zmierza po obronę tytułu mistrzowskiego. Po 25 kolejkach zawodnicy z Parku Książąt mają zgromadzonych 21 wygranych, 2 remisy i 2 porażki, co daje 65 punktów, to o 12 więcej niż Monaco. Pojedyncze wpadki, nawet z bezpośrednimi rywalami, jak porażka z Lyonem 21 stycznia, nie rozpraszają zespołu i nie pozwalają nawet na cień nadziei dla pozostałych ekip, które zwyczajnie tracą zbyt wiele punktów z niżej notowanymi rywalami. Wicelider wspomniany Monaco ma na ten moment o 5 wygranych mniej. Zespół ma w składzie 2 najlepszych ligowych snajperów. Cavani zgromadził 27 goli, a Neymar 19, ale warto odnotować Brazylijczykowi również 11 asyst. Trzeci z atakującej trójki Mbappé jest autorem 9 goli i 7 asyst. Oba zespoły rywalizowały zupełnie niedawno, bo ledwie 2 lata temu w fazie grupowej. W Paryżu zabrakło goli, a na Bernabeu wygrał Real 1-0. Jeśli Realowi uda się pokonać PSG, awansuje do ćwierćfinału po raz 9 z rzędu. Co ciekawe, przed tym okresem królewscy notowali 6 porażek na tym etapie, od 2005 do 2010 roku. Na 25 ostatnich międzynarodowych spotkań Los Blancos przegrali tylko 2-krotnie. Od 5 starć z drużynami z Francji Real zachowuje czyste konto, samemu strzelając przy tej okazji 10 goli i wygrywając 4 z tych spotkań. Osłabieniem zespołu będzie brak odbywającego dwumeczowe zawieszenie prawego obrońcy Daniego Carvajala. Real na przestrzeni 11 ostatnich spotkań tylko 2 razy zachował czyste konto. Ronaldo, Ramos, Marcelo, Kroos i Modric byli członkami drużyny ubiegłego roku, wybranych przez użytkowników portalu UEFA.com. Ekipa Emerego do tej fazy awansowała 6 raz i 6 raz z rzędu. Pierwsze 4 starcia zakończyły się sukcesem. Przed rokiem ulegli Barcelonie, pomimo wygranej u siebie 4-0. W rewanżu przegrali w dramatycznych okolicznościach 6-1. PSG średnio radzi sobie na hiszpańskich boiskach. Aktualny bilans to 4 wygrane, 2 remisy i 7 porażek. Spośród 12 ostatnich spotkań wyjazdowych 7 udało się wygrać. Dani Alves znalazł się w 11 roku użytkowników UEFA.com.
Oceniając potencjał obu zespołów, należało przyjąć, że dwumecz powinien być wyrównany, a o końcowym sukcesie jednej z ekip przesądzić może geniusz jednej z gwiazd lub dyspozycja dnia. Nie można jednak zignorować chimerycznej formy prezentowanej w tym sezonie przez królewskich. Co prawda Liga Mistrzów to rozgrywki, gdzie i zespół, i przede wszystkim Ronaldo czują się niezwykle komfortowo, ale PSG jest zespołem, który będzie w stanie wypunktować wszelkie niedociągnięcia królewskich. Wszystko zależy od tego, czy Real zaprezentuje się bardziej na swoim ligowym poziomie, czy też odnajdzie znów motywację do gry, jak w dwóch ostatnich sezonach. Dla mnie będzie to zacięty dwumecz, w którym nieznacznym faworytem będzie jednak PSG. Obstawiam 1-1 w pierwszym spotkaniu i 2-1 w rewanżu dla podopiecznych Emerygo. Jak zawsze jestem ciekaw Waszych opinii. Piszcie w komentarzach, pamiętajcie o subskrypcjach, łapkach w górę. Już niedługo kolejne materiały prosto z kanapy rezerwowych.